Dobry wieczór, witam serdecznie. Wieczór czwartkowy. Dzisiaj chcielibyśmy znowu spędzić ten czas ze sobą, znowu zachęcić się, znowu usłyszeć coś wartościowego. Dzisiaj będziemy mieli szczególne, wartościowe dzielenie się z moim przyjacielem z Gorzowa Wielkopolskiego. Za chwilę zdradzę, z kim będziemy rozmawiać, ale zanim to chcielibyśmy ten czas oddać Bogu. Chciałbym przeczytać fragment, który wierzę jest bardzo dobrym wersetem na dzisiaj. Z Ewangelii Mateusza. Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, nie żną, nie zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują i nie przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa polną trawę, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jedli, albo co będziemy pili, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Zostawmy swoje troski i oddajmy je Bogu. Pozwólmy, żeby Bóg działał w swojej mocy, żeby to On dokonał rzeczy. Złóżmy nasze serca w Jego ręce, oddając Mu chwałę, śpiewając i modląc się. Zapraszam, poprowadzi nas dzisiaj Wioletta Blochin. Stoję tu, jesteś blisko, łaska Twa daje wszystko, miłość Twa zdobyła mnie. Tulę się w ramiona nieba, pokój Twój ogarnia mnie, zanurzam się w dobroci Twej, odradzam się, łaska Twa ogarnia mnie, oddaję serce swe. Odchodzi strach, oddycham Tobą, ciągle we mnie trwa. O, znajdziesz mnie, gdy zabłądzę, widzieć chcę Twoją chwałę, piękno Twe podziwiać chcę. Twoja moc wciąż zachwyca, godna czci Twoja twarz, obecność Twa schronieniem mym. Łaska Twa przyciąga mnie, oddaję serce Twe. Odchodzi strach, oddycham Tobą, ciągle we mnie trwa. Okrywa mnie miłości Twojej blask, Panie, Ty wszystkim mi chcesz.
chcę widzieć Twoją twarz. Jezu, Ty pragnieniem jesteś mym, usłysz wołanie me, dla Ciebie będę żyć. Okrywa mnie miłości Twojej blask, Panie, Ty wszystkim mi chcę widzieć Twoją twarz. Jezu, Ty pragnieniem jesteś mym, usłysz wołanie me, dla Ciebie będę żyć. Przyciąga mnie, oddaję serce swe. Odchodzi strach, oddycham Tobą, ciągle we mnie trwa. Ojcze, jesteś blisko, jesteś obecny, jesteś zawsze, kiedy Ciebie wołamy, zawsze, kiedy Ciebie pragniemy, zawsze, kiedy do Ciebie się zbliżamy, Ty już jesteś, żeby być z nami, żeby nas zachęcać i błogosławić. Dziękujemy Ci, Panie. Kochani, dzisiaj moim gościem jest osoba, z którą się połączę. Jak wiecie, nie możemy za bardzo się spotykać, nie możemy się zbierać, ale możemy się połączyć. Możemy się połączyć przez internet, o ile nam internet pomoże w tym, bo jest to coraz trudniej się robi, powolutku. I łączę się dzisiaj z pastorem Bogdanem Olechnowiczem. On jest pastorem w Gorzowie Wielkopolskim Kościoła Górna Izba. Człowiek, który jest bardzo znany, bardzo mądry i cieszę się, że będę mógł z nim chwilę porozmawiać. Połączmy się z nim w tej chwili. Witaj Bogdan, pozdrawiam Cię z Wrocławia. Witam serdecznie. Witam, cześć. Rozumiem, jesteś w domu u siebie w Gorzów Wielkopolski, tak? Tak, dokładnie. Słuchaj, mój drogi, połączyliśmy się z Tobą, dlatego że jesteśmy i znajdujemy się w bardzo ciekawym czasie, w bardzo ciekawym momencie. To jest taki moment, w którym, zwłaszcza teraz, jeszcze większe obostrzenia się pojawiły. Już tylko dwie osoby mogą się spotkać, więc my tak przez internet spotykamy się w tej chwili. Powiedz mi, jak ty, bo widziałem parę fajnych, ciekawych postów na Facebooku związanych trochę z tą sytuacją, w której jesteśmy. Jak ty widzisz tą sytuację tak od tej takiej duchowego spojrzenia, takiego twojego, takiego proroczego wglądu w te rzeczy, które się dzieją obecnie? Znaczy w tych paru wpisach coś tam sygnalizowałem, ale muszę przyznać, że sytuacja jest bardzo dynamiczna i chyba wszyscy znaleźliśmy się dokładnie, bez względu na to, ile żyjemy, pierwszy raz w takim miejscu. I kompletnie myślę, że nie mamy pojęcia, jak ta sytuacja kryzysowa, bez dwóch zdań, jak długo potrwa, jak się z nią będziemy musieli zmierzyć, bo będziemy się musieli zmierzyć bez cienia wątpliwości. Wchodzimy z jednej strony w bardzo trudny okres, ale też myślę, że wchodzimy też w okres jakichś niezwykłych szans, które otwierają się przed nami jako Kościołem w takim sensie, dlatego że to jest moment, na pewno moment też wielkiego strachu, takiej emocji, która jak nigdy do tej pory chyba nie jest tak silna i nie jest tak powszechna, tak uniwersalna właściwie, ponieważ ten kryzys związany z koronawirusem dosięgnął już chyba 153 krajów, wobec takiej globalnej sytuacji jeszcze nigdy nie mieliśmy.
A czemu, czemu mówisz, że taki właśnie strach, który gdzieś ewidentnie pojawia się wśród ludzi, jest szansą? Bo tak to usłyszałem, takie połączenie z takim szansą dla nas. To znaczy tak, pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, to to, że to jest poważny strach. I myślę, że to że w tym jednym z spisów na temat strachu starałem się to zasygnalizować, że ten strach z racji tego, że dotyka dwóch jakby najbardziej fundamentalnych potrzeb człowieka, czy potrzeby życia i potrzeby do tego, żeby też potrzeb materialnych w takim sensie. W związku z tym nie jest to błaha rzecz, którą się w tym sensie musimy wszyscy po kolei zająć w własnym życiu, ale tak szybko jak się zajmiemy w tym własnym życiu i tutaj to też jest wskazówka, myślę, dla każdego z nas, którą też próbowałem gdzieś tam przemycić w tym wpisie na temat pozostania w pokoju, że jedyne miejsce, takie, w którym możemy tego ukojenia w tej niepewnej sytuacji doświadczyć, to jest absolutnie przebywanie w Bożej obecności. I im szybciej tam zawędrujemy, im szybciej sobie to z Panem Bogiem przerobimy, tym będziemy mogli wyjść do ludzi z nadzieją. No nie wyjść, jak się okazuje, dzisiaj nie wyjść w sensie dosłownym, nie na ulicę, bo to już jest praktycznie w tym momencie okazuje się niemożliwe, ale w taki sposób, jaki to jest możliwe. Bo to, czego ludzie dzisiaj myślę chyba najbardziej potrzebują, to jest nadziei. I ja tutaj bym nie szarżował tak daleko i nie mówił o tym, że tej nadziei potrzebują ludzie na zewnątrz, a my jej nie potrzebujemy w Kościele, bo wydaje mi się, że tak domownikami wiary chyba trzeba było się było zająć w pierwszym rzędzie, my jako przywódcy, żeby ludzie tej nadziei w tych czasach niepewnych nie zgubili. Bo mamy do czynienia w jakimś sensie, ja widzę tu trzy kryzysy. Pierwszy i cały czas stawiam to na samym przodzie. To jest kwestia strachu. Trzeba go pokonać. Jak żołnierz idzie na wojnę i ma się zmierzyć z przeciwnikiem i zagląda mu śmierć w oczy, to zanim się z tym przeciwnikiem zmierzy, najpierw musi pokonać swój własny strach. Bo inaczej nie podejmie w tym momencie żadnej walki, położy się, będzie płakał, będzie rozpaczał, będzie kompletnie sparaliżowany przez strach. A więc pierwsza rzecz to jest strach. Druga rzecz to jest koronawirus i tutaj nie mamy innego wyjścia. Ja te dyskusje śledziłem i słuchałem i widziałem różne wpisy i też komentowałem to. Nie mamy innego wyjścia jak poddanie się tym regulom, które nam w tym momencie narzuca państwo. I to wydaje mi się rzeczą oczywistą i niekwestionowalną. W tym momencie chyba już mało kto będzie kwestionował to, ze względu na to, że to jest tak rygorystyczne. Oczywiście można mieć jakieś tam uwagi co do tego, jak to jest wprowadzane, ale to już jest zupełnie inna kwestia. Natomiast trzecia rzecz, z którą będziemy się musieli zmierzyć, której jeszcze kompletnie nie czujemy i nie widzimy, może co najwyżej czujemy pismo nosem, że ta sytuacja zrodzi też poważny ekonomiczny kryzys. Jak głęboki, jak bardzo nas dotknie, nas osobiście, nasze kościoły, tego jeszcze oczywiście w żaden sposób nie wiemy. Jak dotknie mocno społeczeństwo, tego jeszcze nie wiemy. Ale to jest taka rzecz, którą trzeba uwzględnić, którą trzeba mieć cały czas przed oczyma, której trzeba być świadomym, której się też znów nie można w najmniejszym stopniu bać. Powiem, że to jest moment, gdzie fajnie byłoby poćwiczyć jeszcze bardziej, ale jeśli ktoś tego wcześniej robi, to będzie problem. Poćwiczyć swoje zaufanie do Pana Boga. Ja u nas częstokroć przez zbieranie ofiary używałem takiego hasła, mówiłem, kiedy żyjemy jeszcze w czasach względnego dobrobytu, to jest moment, żeby ufać Panu Bogu. I nasza ofiarność zawsze była wprost proporcjonalna do naszego zaufania Panu Bogu, naszej wiary w to, że Pan Bóg jest w stanie zaspokoić nasze wszystkie potrzeby. Okej, a powiedz mi taką rzecz, jeżeli moglibyśmy wrócić do tej pierwszej rzeczy z tego strachu, bo powiedziałeś ważną rzecz, istotną, że zanim zaczniemy gasić lub próbować wprowadzać pokój, to najpierw musimy wygrać tą bitwę w swoim osobistym życiu z tym strachem, który jest w nas samych. Natomiast w swoich wpisach dałeś taką radę, żeby zamknąć za sobą drzwi trochę w oparciu też o pewne słowo prorocze i żeby właśnie z tej samotności, znaczy w cudzysłowie, w Bogu jakby odnaleźć relację z Bogiem, żeby poświęcić ten czas na relację. Wiesz, nie wiem czy wiesz, ale to jest trochę ryzykowna teza. Ja już ci wyjaśniam dlaczego. Dlatego, że zwróć uwagę, że ludzie największe
Najście strachu przychodzi wtedy, kiedy są w samotności. I absolutnie zgadzam się z Tobą, że kiedy przyjdziemy do Pana, to Pan ten strach zniweluje i wygramy pokój w naszym życiu, ale paradoksalnie, teoretycznie wiemy, że w komnacie zamkniętej za zamkniętymi drzwiami to mamy, ale paradoksalnie jako Kościół nie jesteśmy do końca tego nauczeni. No umówmy się, bądźmy trochę szczerzy, że nauczeni jesteśmy w kościołach po prostu w tym naszym społecznym wymiarze manifestować swoją wiarę, swoją miłość do Ojca, ale już za zamkniętymi drzwiami wydaje mi się, że to jest test i tego musimy się nauczyć. Więc Pana jest ryzyko, nie? To znaczy tak, aczkolwiek chcę Ci powiedzieć, że to jest... Pan Bóg nas rzucił wszystkich na głęboką wodę. Mm-hmm. Znaczy mówiąc Pan Bóg nas rzucił, to nie mówię, że Pan Bóg stoi za tym kryzysem w sensie aktywnym, tak? Mm-hmm. Natomiast jak zwykle każde trudne doświadczenie jest jakby szansą od Pana Boga dla nas, szansą do tego, żebyśmy się rozwinęli, szansą do tego, żebyśmy poszli dalej. Mhm. I wracając do tego pokoju, myślę, że coś w tym jest. Ja kiedy pisałem o tym pokoju, to też wspomniałem o swoim wyjeździe do Stanów jesienią tego roku. Mhm. Tego nie pisałem, ze względu na to, że chciałem, żeby to było jak najbardziej kompaktowe i krótkie. Mhm. Ale kiedy wyjeżdżałem do Stanów ze świadomością tego, że będę zamknięty praktycznie sam, ja i Pan Bóg, mhm. znając swoje naturalne predyspozycje i ciążenia w kierunku ludzi, to muszę powiedzieć, że to mnie przerażało. Ja to w paru miejscach oczywiście do przyjaciół mówiłem, że ja się strasznie boję tego wyjazdu. To bardzo niewiele osób wie, to ja się dowiem więcej, że ja lecąc samolotem z Londynu do Dallas przeżyłem coś, czego w życiu nie przeżyłem. Prawie że atak paniki związany z tym, że byłem przerażony, że spędzę tam i będę musiał tam spędzać 8 tygodni. No sam w sensie bez człowieka, tak? Nie sam w sensie, bo Pan Bóg tam się pojawił. Pojawił się zaskakująco szybko i zaskakująco głęboko. I ja byłem tym ogromnie zaskoczony, że tak szybko ten czas minął w Bożej obecności. I ja myślę, że Pan Bóg nam daje też ogromną szansę. Ja wiem, że ta moja wypowiedź, taki apel do księży, pastorów, liderów, napisałem wszelkie maści o to, żeby się w tym momencie zatrzymać, jest świadomym apelem, skierowanym do każdego z nas. Do siebie go kieruję jako pierwszego. W jakim sensie nie mamy wyjścia? No, ja się powołuję na to słowo prorocze, bo ono mi się od razu skojarzyło, a już na pewno mi się skojarzyło po tym, jak zobaczyłem akcję czy nakładkę Zostań w pokoju. I nie miałem zupełnie świadomości, powiem szczerze, w tym momencie to jest związane jakby z tym, co wy robicie. Od razu sobie przypomniałem słowo, które tutaj je przytoczę, bo ono jest ważne, które Alinka wie, ja w naszych kręgach nie muszę jej, że tak powiem, przedstawiać, bo jest znana, kiedy to słowo miała w roku 2009, bo z Henrykiem Wieją o tym rozmawiałem, próbowałem sobie z nim przypomnieć, zresztą Henryk mi czytał fragmenty jej notatek z jej własnego egzemplarza Pisma Świętego. Dla tych, którzy nie znają Alinki, muszę powiedzieć, to była niezwykła Boża kobieta, niestety, mówię, była, ponieważ już jest po tamtej stronie. I ona, pamiętam, jak te słowa nam przekazywała, które brzmi: wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij za sobą swoje drzwi, skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew. Czyli ja celowo też pisząc o tym, pisałem jakby o tej kwestii zamknięcia się w pokoju. Ja nie dotykałem tej kwestii, aż przeminie gniew, bo nie chcę rozpoczynać dyskusji, czyj to gniew, jaki gniew, dlatego że ostatnią osobą, którą bym chciał w tym momencie ruszyć przy takim poziomie objawienia, jaki my mamy na temat natury Bożej w naszym kraju. Ja myślę, że w Kościele to się zmienia. My wiemy, jaki jest Pan Bóg, jaka jest natura. I nawet jeśli dopuszcza do pewnych trudnych rzeczy, to robi to zawsze, ja nie mam co tego odpowiedzieć, robi to zawsze z miłości do człowieka. W takich momentach trudnych, krytycznych, usuwa wszystkie przeszkody z drogi do tego, żebyśmy żyli absolutnie pełnią życia, żebyśmy żyli w wolności przed nim i z nim, wolności z innymi ludźmi. I ja jestem wbrew temu, że sytuacja jest obiektywnie trudna i uważam, że jako duszpasterze, bo to jest, myślę, też zadanie nasze, żebyśmy się pochylili nad ludzkim strachem, żebyśmy go nie lekceważyli. Za każdym razem, kiedy człowiek się bał, i w Piśmie Świętym widzimy to, Pan Bóg przychodził do niego ze słowem: nie bój się. Bóg zna naszą naturę, strachliwą naturę. I ostatnią rzeczą, którą chciałbym w ludziach osądzać w tym momencie, to jest ich strach, to jest ich lęk. Jak się chce z tym zmierzyć? Przez co? Przez to, że sam
w tym pokoju z Panem Bogiem nabiorę nadziei, nabiorę otuchy, nabiorę wiary na to, że tak naprawdę pomimo tego, jak jest w tym momencie, a jak jeszcze może być, bo sytuacja się w każdym aspekcie może pogorszyć, to ja chcę patrzeć na przyszłość z absolutną nadzieją, z szansą dla Kościoła, ponieważ jeśli ciemność zalega narody, Izajasza 62:1-2 mówi o tym, to znaczy, że chwała nad nami większa rozbłyśnie. I to jest nasza nadzieja. Znaczy, i tu będzie zweryfikowane też, jaki Kościół budowaliśmy, na jakich podstawach, na jakim fundamencie. Słuchaj, a powiedz mi, bo właśnie powiedziałeś troszeczkę o tej rzeczy, że z Izajasza 62, gdzie jest powiedziane, powstaj Izajaśni, tak? Jest powiedziane. Tak. I właśnie dotknęłeś trochę tematu takiego napięcia, bo zobacz, to co się od razu pojawiło... 60 rozdział, nie 62. No, jeszcze raz. Tak, tak. Tom, powiedziałeś o tym, żeby o tym wejściu do pokoju, zamknięciu za sobą drzwi i tam spotkaniu się z Bogiem. Z drugiej strony ten fragment z Izajasza powiada o tym, żeby zajaśnić w środku ciemności. I teraz ja to, co zauważyłem, ja osobiście takie napięcie, które się pojawiło w internecie od razu, gdzie się, tak. Ja powiedziałem, że taki podział się nastąpił na mądrych i wierzących. W ogóle nie biblijny podział na mądrych i wierzących. Czyli ci mądrzy, którzy mówią, nic nie róbmy, bądźmy rozważni, i wierzący, którzy mówią, teraz musimy wyjść, teraz musimy, nie możemy zatrzymać nabożeństw i tak dalej, bo to jest czas Kościoła. Ale zobacz, i tak sobie na początku pomyślałem sobie, no trochę wariactwo, że ludzie się na takie proste rzeczy gdzieś tam borykają, ale w sumie jest takie napięcie. Co możemy zrobić? Z jednej strony dobrze, idę do mojej komnaty, by się pomodlić, ale z drugiej strony chcę zajaśnić w tym świecie. Jest takie napięcie. Co byś powiedział do tych ludzi, którzy się tak gdzieś w tym napięciu działają, mówią, czasami wypowiadają dosyć srogie słowa do siebie nawzajem, niepotrzebnie, wydaje mi się. Niemniej jednak jest takie napięcie. Co byś powiedział, że do tych ludzi, do jednej strony i do drugiej, do tych wierzących, to tak nazwijmy, i tych mądrych, żeby po prostu... No, takie, ja mam przynajmniej takie odczucie, żeby nie dzielić się w tym czasie, nie dzielić i nie kłócić się, ale po prostu wyjść z jakimś nowym dźwiękiem. To znaczy, wiesz co, takich sytuacji, wokół których możemy, że tak powiem, prowadzić spory, a szczególnie w czasach takich właśnie kryzysowych, jest bardzo dużo. Generalnie ja myślę, że znaczy to jest owoc komnaty też i owoc bycia w pokoju, którego nam bardzo brakuje, bo mógłbym ten mój wpis zatytułować Pokój w pokoju. Bo to, czego my będziemy potrzebować bardzo w takich czasach, to jest właśnie pokoju. To jest takiego miejsca wyciszenia i takiego też zrozumienia, że my mamy też bardzo ograniczone możliwości, pomimo tego, że nam się wydaje, że możemy tutaj nagle zawojować świat. Nie. Znaczy, Pan Bóg jest tym, który nagłaśnia. Pan Bóg jest tym, który daje autorytet. Pan Bóg jest tym, który daje nam możliwość wypowiedzenia pewnych rzeczy. I ja wierzę, że ona tym procesem czuwa. W związku z tym my nie musimy stawać na głowie, bo myślę, że już wielu z nas, przywódców, ma doświadczenia stawania na głowie, robienia rzeczy, które w swojej czasami nadaktywności, popędliwości robimy, ale wszyscy gdzieś tam się w końcu musimy zmierzyć z tą prawdą, że owoc tych naszych działań jest daleki od tego, co byśmy chcieli widzieć. Zgadza się ze mną, czy nie? Tak jest, tak jest, to prawda. I to, wiesz, możemy się do tego nie przyznawać, możemy się swoimi niewątpliwymi, małymi, dużymi sukcesami szczycić, tak? Ale to nie zmienia postaci rzeczy, że głód nasz jest na coś o znacznie większego, na coś znacznie większego, że my chcemy widzieć, jak Pan Bóg przemienia to społeczeństwo. I wtedy, kiedy widzimy ten cel przed sobą, to sobie natychmiast uzmysławiamy, że nasze możliwości są w tym aspekcie bardzo ograniczone, że my naprawdę, to co powiedział Pan Jezus, ja często tego przykładu używam, bez mnie nic uczynić nie możecie. Ja mówię, dopóki ta prawda nas nie boli, to my jej, to znaczy, że my jej nie rozumiemy, bo ona musi nas zaboleć. Ona musi nas zaboleć naszą pychę, nasze myślenie, że to my i od nas tutaj wszystko zależy. Oczywiście nasza odpowiedzialność jest niewątpliwa. Mamy z tych wszystkich rzeczy, do których Pan Bóg nas powołuje i zadań, które nam daje, wywiązać, ale musimy mieć ciągle tę świadomość, że architektem, scenarzystą, reżyserem
I w końcu wykonawcą ostatecznym w nas i przez nas jest Pan Bóg. W związku z tym ja o tym myślałem przed wyjazdem do Stanów i myślałem o tym dużo w Stanach. Co to znaczy wejść w miejsce odpocznienia? O czym mówili do Hebrajczyków, że Izraelici nie weszli do miejsca odpocznienia i z tego powodu też nie weszli do ziemi obiecanej. Co to jest miejsce odpocznienia? To jest miejsce takiego pokoju z Panem Bogiem. To jest miejsce świadomości tego, że On tymi procesami kieruje. Jak ja widzę ludzi czasami takich pełnych niepokoju, to jest dla mnie jednoznaczna wskazówka, że oni naprawdę nie wierzą w to, że Jezus jest Panem. Że On te wszystkie procesy trzyma pod kontrolą, że tu się nic nie wymknęło z jego rąk. Że On jest tym, który buduje Kościół. I my jako przywódcy chyba sobie najbardziej musimy to przypomnieć, że tym, który buduje Kościół, jest Pan Jezus, nie my. I to jest taki moment, gdzie Pan Bóg odbiera nam, w jakimś sensie, pośrednio mogę powiedzieć, odbiera nam pewne narzędzia, nawet bardzo fundamentalne. No jak teraz mówić do swoich ludzi, skoro nie ma nabożeństw? Ale czy my wiemy, w jakim czasie się jeszcze znajdziemy w przyszłości? Czy my wiemy, jakie kataklizmy są przed nami? Czy my naprawdę wiemy? Teraz mówimy, no jest internet, super, się można komunikować w taki sposób, genialnie. Ale za jakiś czas może nie być internetu. I co wtedy? Ludzie i historia pokazuje, że to wyglądało rozmaicie. I my generalnie w tym momencie też przeżyjemy taki szok. A jeszcze dopowiem, no, że jeśli chodzi o internet, to właśnie znam taką debatę na ten temat, że tak, może się okazać dosyć problematyczna sprawa z internetem, bo już w tej chwili wielkie korporacje internetowe są proszone o nadawanie w niższej rozdzielczości ze względu na obciążenie internetu, które właśnie nastąpiło. I może się okazać tak, że w pewnym momencie, halo, nie mamy internetu i co wtedy zrobimy? To jest oczywiste, bo całe życie, tak jak pół życia było w wirtualnej przestrzeni, zależy jak dla kogo, tak teraz praktycznie całe życie przynosi się do wirtualnej przestrzeni. Ale jakby to nie jest nasze zmartwienie, bo w tym momencie jest też pewien test dla nas jako dla przywódców i dla naszej wspólnoty. Na ile wychowaliśmy ludzi w taki sposób, że są dojrzali i potrafią się w tym czasie ogarnąć, a na ile my musimy ich, tak powiem, ustawicznie każdego z osobna za rączkę. Ja wiem, że nie, ja jestem za tym, żeby, bo to jest sytuacja absolutnie bezprecedensowa. Jest czas na to, żeby poprowadzić za rączkę, ponieważ naprawdę ludzie mają różny poziom swojej dojrzałości. Trzeba to uwzględnić i trzeba się pochylić do najsłabszych, bez dwóch zdań. Ale będziemy się musieli zmierzyć z tą prawdą, że to jest weryfikacja też tego, no, na czym budowaliśmy my sami, jakie kładliśmy akcenty, na ile przywódcy my uzależniliśmy ludzi od siebie, a na ile uzależniliśmy od Pana Boga, na ile nauczyliśmy ich przebywania w komnacie, a na ile, że tak powiem, przebywania tylko w sali naszej kościelnej. I to są pytania, które ja sobie zadaję i sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało po kryzysie, w znaczeniu po tej fali kryzysu, która nas od siebie oddzieliła. Jest szansa na to, żeby zatęsknić. Tak jest szansa na to, żeby priorytety sobie ułożyć. Jest szansa na to, żeby spytać się o wartości. I kiedy już wrócimy do normalności, jest szansa na to, żeby te wartości wprowadzić tak naprawdę w życie. A więc ja nie chcę brzmieć jako nie wiadomo jaki entuzjasta, ale ja naprawdę głęboko wierzę w to, że tym przesłaniem, które powinno się po uporaniu się ze strachem naszym osobistym, przesłanie, które powinno się przebić, to jest przesłanie o nadziei. Ludzie potrzebują nadziei. Rozmawiałem z nienawróconymi osobami i byłem zszokowany, bo to były osoby, no powiedzmy sobie, i światłe, i ogarnięte, i dobrze sytuowane finansowo, więc nie muszą, osoby, które się nie muszą bać o swój byt. I byłem zszokowany poczuciem bezradności. I takiego zalęknienia, i takiego pytania, co dalej. I my też musimy być w tym bardzo uczciwi, ponieważ jeśli my malujemy obraz, a no dalej będzie tak pięknie, jak było, to możemy się rozczarować i możemy ludzi rozczarować, ponieważ wcale tak być nie musi. Nie wrócimy do tego świata, w którym byliśmy, bez dwóch zdań. Do jakiego wrócimy, nikt nie wie. Ale nie wrócimy do tego świata, w którym do tej pory tkwiliśmy. I to rodzi lęk naturalny, ale to też, jeszcze raz chcę powiedzieć, to też stwarza szanse, których dzisiaj być może jeszcze nie widzimy, bo Pan Bóg im nam nie pokazuje. Tak jutro jest. Je zobaczymy. Jesteśmy na samym wstępie, na samym początku tej sytuacji kryzysowej. I jeszcze raz mówię, nie da się też tego, w moim odczuciu, to jest też ważny aspekt, który trzeba będzie pomalutku wprowadzać w tym czasie. Takim pomalutku, dlaczego? Dlatego, że
Ludzie są nieoswojeni z aspektem eschatologicznym tego, co się dzieje. Czy nawet słowo eschatologiczne. Używam go specjalnie, zupełnie świadomie, ponieważ ono mądrze brzmi. Ale jak zaczniemy ludziom mówić w kategoriach, hej, słuchajcie, ten świat się tak naprawdę pomału zbliża do końca. I nie jest to perspektywa miesiąca, dwóch lat, roku. Bardziej myślę w kategoriach dekad, co dla kogoś, kto żyje już pięć dekad, nie brzmi strasznie groźnie. Będzie ten element trzeba pomału wprowadzać. Joachim Badeni, znany zakonnik, który zmarł, nie pamiętam, w 2010 albo 2011 roku, w czasie jednej ze swoich ostatnich mszy, i on to pisze w książce o końcu świata, w czasie mszy Pan Bóg do niego przemówił, powiedz im, że przychodzi koniec świata. Szanowany zakonnik, mądry człowiek, wspaniały duszpasterz, usłyszał coś takiego i napisał książeczkę, taką małą, o której mało kto wie. Z tym przesłaniem też trzeba będzie wyjść. Ja wiem, że to jest trudne, jak wiele innych przesłań, które mają pionierski charakter, chociaż oczywiście w ewangelicznych kościołach to jest temat troszeczkę oswojony, ale poza kościołem ewangelicznym, nawet mam wrażenie, że w wielu charyzmatycznych odnowach nie jest to temat codzienny, a trzeba będzie do tego tematu, że tak powiem, wrócić. Trzeba będzie go, że tak powiem, przerobić. Trzeba będzie się z nim oswoić, ponieważ nie da się zrozumieć wielu rzeczy, które się nawet dzieją w tym momencie, bez uwzględnienia tego czasu, bez uwzględnienia tej szerszej perspektywy czasu, w których żyjemy. Cały czas zestawiasz, coś jest niezwykle rzadkie, to słowo strach z nadzieją. I mi taki obraz zobaczyłem, jak jest w pogodzie. W pogodzie, jak się styka niż z wyżem i te miejsce styku jest tym napięciem, które powoduje wichry, różne zaburzenia i tak dalej, i tak dalej. I takie mam odczucie, jakbyśmy właśnie byli na tym miejscu styku niżu z wyżem, nadziei ze strachem, szansy z perspektywą takiego po prostu lęku czy obawy, co będzie z przyszłością, szczególnie ekonomiczną. Ale widzisz i słyszę w tobie, że jest to jednak nadzieja, którą gdzieś widzisz w tym. Nie? Zdecydowanie, wiesz, ale to wynika z tego, co się dzieje w moim sercu z Panem Bogiem. Ja nie potrafię, wiesz, ja kredyt wziąłem na dom. Pochwaliłem się nawet w internecie. Wiesz, tak powiem, wiesz, i ja w trakcie... We frankach? Nie, we frankach nie dają, wiesz, i bym nie wziął, bo mam zbyt wielu przyjaciół poszkodowanych, ale równie dobrze mógł być poszkodowany, biorąc go złotówkę. To nie jest kwestia, w czym wziąłem kredyt, bo nie w tym jest moje zaufanie. Nie mam pojęcia, bo rzeczywiście tylko karencja jest do końca roku i ja od stycznia będę musiał ten kredyt spłacać. W związku z tym ja nie mam pojęcia, jak się rzeczy potoczą, ale to nie jest powód do tego, żeby załamywać się, żeby tracić, że tak powiem, nadzieję, bo jeszcze raz mówię, no nasza nadzieja, Habakuk, końcówka Habakuka mówi, w czym jest nasza nadzieja. Także to są rzeczy, które wiesz, z którymi będziemy się mierzyć w tych latach, które są miesiącach najpierw, a później w latach. Nam się wydaje, że jak wiemy i możemy przewidzieć, to jest bezpiecznie, a jak nie wiemy, to jest niebezpiecznie. Muszę coś zrobić. No dobra, będę ciemniejszy teraz. Prawie. Musiałem się tylko zgasić na chwilę. No, dobrze. Widać mnie w ogóle? Widać cię bardzo dobrze, cię słychać, bardzo cię dobrze widać. To, co chciałem powiedzieć, że my trochę takimi jesteśmy stworzeniami, że jak potrafimy mniej więcej przewidzieć, co jutro, pojutrze, czy za miesiąc, czy za rok, to się czujemy bezpiecznie, bo wydaje nam się, że jak przewidujemy i wiemy i jest stabilnie, to jest bezpiecznie, a kiedy nie wiemy, to jest niebezpiecznie, a tak naprawdę to wcale nie oznacza, że nie będzie lepiej, tylko oznacza, że gdzieś te zaufanie trzeba w końcu włożyć bez scenariusza. Ja dzisiaj a propos lepiej, dzisiaj zamieściłem taki krótki wpis na Facebooku, kiedyś ktoś do mnie podszedł, do dzisiaj nie pamiętam kto i do dzisiaj nie pamiętam, czy to był żart, czy to było na serio, ale słowa były takie, nie będzie już łatwiej, będzie tylko trudniej. I nagle mam taką transpozycję w mózgu, wierzę, że to Pan Bóg jej dokonał. Łatwiej nie znaczy lepiej, a trudniej nie znaczy gorzej. I myślę, że w tym coś jest, bo tak ten jest. Czas, który jest przed nami, łatwy nie będzie, ale to nie znaczy, że będzie gorszy. Bo właśnie, że trudniejszy czas może być pod wieloma względami lepszy dla nas, korzystniejszy i przynieść więcej owoców w naszym życiu niż czas, takiego, z kim mówię, względnego dobrobytu, w którym bardzo łatwo jest usnąć. I wiesz, ja lata temu, kiedy Pan Bóg
włożył w moje serce nie tylko pragnienie, ale absolutne przekonanie odnośnie tego, co przychodzi do naszego kraju, co przychodzi na świat, w sensie, mówię tu pozytywne, w sensie Bożego działania, w sensie przebudzenia, w sensie tego czegoś, co Kościół w jakiejś mierze czego oczekuje, to myślałem, że ta rzeczywistość przebudzenia, którą my sobie tak definiujemy, jak definiujemy, każdy pewnie troszkę inaczej, myślałem, że ona się pojawi w klimacie ogólnego dobrobytu, wiesz, ogólnej szczęśliwości, bezproblemowego życia. Aż w roku 2001 Pan przemówił tekstem do mnie z Izajasza 26, notabene to ten sam rozdział, z którego Alinka miała tekst, 20 werset. I tam jest napisane, nie pamiętam w którym wersecie, nie będę teraz otwierał, jest powiedziane: na ścieżce Twoich sądów oczekujemy Ciebie, Panie, bo gdy Twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości. Wow. Jak mówię o sądach, to mówię, nie mówię o niczym innym, jak tylko o potrząsaniu. Bo to, z czym mamy do czynienia w tym momencie, to jest potrząsanie. To jest rodzaj budzika. Ja to mówię w taki sposób. Reformacja była budzikiem dla tamtejszego świata i tamtejszego kościoła z tamtego okresu. Im człowiek mocniej śpi, tym potrzebuje głośniejszego budzika. Super. I ja w 2000 roku, kiedy byłem, 99, kiedy byłem w Australii, tego doświadczenia nie zapomnę nigdy. Muszę się nim podzielić. Przed moją usługą w domu polskim w Adelaide przeżyłem swoje osobiste trzęsienie ziemi tekstem z listu do Hebrajczyków, w którym mowa jest o tym, że jeszcze raz Pan Bóg mówi: potrząśnie niebem i ziemią. Po to, żeby się okazało, że to królestwo, które jest niewzruszone, czyli Królestwo Boże, jest zbudowane na fundamencie, którego potrząsnąć nie można. I tam jest powiedziane: okażcie się w tym momencie wdzięcznymi. W związku z tym ja mówię dzisiaj, ja się okazuję wdzięczny Panu Bogu za to, że budowałem swoje życie na fundamencie Królestwa Bożego, który sprawia, że dzisiaj nie drżę w posadach i się nie boję tego, co przede mną. Nie dlatego, że ja jestem silny, bo nie bałem się mówić przez lata w różnych miejscach i mówiłem najczęściej o tym, że jestem człowiekiem słabym, ale dlatego, że wiem, kto we mnie mieszka. I kiedy usłyszałem ten tekst wtedy w Australii o trzęsieniu, które przyjdzie na świat, to nie to, że wyczekiwałem z tęsknotą, bo to trzęsienie zawsze będzie dla nas przez jakiś moment też i bolesne, i trudne, nawet do zaakceptowania, i trudne do pogodzenia bardzo często będzie z tym też, jak pewne rzeczy rozumiemy, bo będzie nasza teologia korygowana w tych czasach, ale dla mnie nie ma wątpliwości. Ja na ten temat nauczałem, to można gdzieś odszukać w internecie, jak mówię o znakach czasu, to mówię o tych wstrząsach, które się zaczęły i one się kumulują w pewnym sensie, ale też mają swój początek. Dla mnie początek tych wstrząsów, bez dwóch zdań, to był 11 września 2001 i to, co się wydarzyło w Nowym Jorku czy w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego mówię, że to był wstrząs? Każdy ten moment, kiedy ta wieść do niego dotarła, to jest dowód na to, żeby to był wstrząs. Kiedy ta wieść do niego dotarła, pamiętamy ten moment, kiedy usłyszeliśmy o tym. Kiedy się to nam objawiło w pewnym sensie. Ale tych sytuacji wstrząsowych od tego momentu było naprawdę, ja tam swego czasu naliczyłem się bodajże 10 czy 12, które naprawdę były potężne, które uczyły nas o świecie nowych rzeczy. Tak, nie słyszeliśmy o czymś takim, że ktoś może użyć samolotów, żeby dokonać takiego perfidnego ataku. Nie słyszeliśmy o tsunami. Nie słyszeliśmy o tak wielkich trzęsieniach ziemi za naszego życia na pewno, jakie miały miejsce w Haiti chociażby w 2010. Nasza katastrofa smoleńska, wulkan na Islandii, który sprowadza samoloty na tydzień na ziemię i pokazuje tym samym nam, ludziom, jacy mali jesteśmy i jak kompletnie nie jesteśmy w stanie się obronić przed tym, co przychodzi, przed różnymi kryzysami. Ta sytuacja jest jakby z tych wszystkich najpotężniejsza, ponieważ, jeszcze raz mówię, globalnie nas zatrzymała i my jako Kościół, jeśli my nie wyciągniemy właściwych wniosków z tego, dlaczego Bóg nas zatrzymał, to nie będziemy mieli nic do powiedzenia ludziom wtedy, kiedy już nas władze wypuszczą na ulicę. Kiedy nas wypuszczą do innych ludzi. Ja w jednym z programów mówiłem coś takiego, że jak zaczynaliśmy, gdzie to wszystko się tak zaczynało rozkręcać, mówię, to jest niesamowite, że jakiś wąż czy nietoperz napluł na obywatela Chin gdzieś tam, a świat drży w posadach, że jak w łatwy i prosty sposób można podważyć właściwie fundamenty, na których ludzie myślą, że budują.
Ale druga rzecz mi się, która tak przypomniała, jak powiedziałaś o tych trudach, które nie muszą być gorsze, to przypomniało mi się, ja pochodzę osobiście z przebudzenia, to nazywam ruchu światło-życie oazowego, jeszcze tak. Z lat 70., potem 80. I to wtedy był ten czas, kiedy oaza była agenturą obcego państwa w naszym kraju, gdzie to było naprawdę ucisk mocny i prześladowanie. I to jest niesamowite, że właśnie wtedy ludzie w tych trudach i w tych naprawdę chwilach takich trudniejszych po prostu lgnęli do Boga. Później, kiedy to nagle się zmieniło w naszym kraju i nagle oaza była po prostu jednym z fajnych, dobrych ruchów przyparafialnych, nagle jakby tego trudu trochę zabrakło, bo coś jest błogosławionego w trudach jednak. Jest, nie? Absolutnie. Ja ci powiem, że ja w swoim osobistym życiu dojrzałem najwięcej w trudnych momentach. Jeśli mam coś do powiedzenia, to z tego okresu. Z takich łatwych momentów, no niekoniecznie. Czyli tam zawsze coś tam się słyszy, coś tam się odbiera Pana Boga. Ale sytuacje, kiedy człowiek się musi zmierzyć naprawdę z trudnymi okolicznościami, a takowe są przed nami. I jeszcze raz, to nie jest straszenie, bo to nie o to chodzi, ale to też jest takie życie w prawdzie. My musimy jako przywódcy też ludziom mówić, może być bardzo trudno. Trudno nie znaczy gorzej. Bo będziemy musieli powolutku kończyć. Powiedz mi tylko jedną rzecz, taką rzecz, ponieważ odkąd ja cię znam wiele, wiele już w sumie lat, to zawsze pamiętam i znam cię jako człowieka kochającego nasz kraj, kochającego Polskę. Jesteś wzorem patrioty, można powiedzieć, bardzo, bardzo nosisz to w sercu. Powiedz mi takie pytanie, boisz się o nasz kraj, jeśli chodzi o tą sytuację z koronawirusem i po tym, co potem nastąpi? Obawiasz się tego, co się w Polsce może wydarzyć jako w społeczeństwie polskim? To znaczy, wiem, że ja wiem, że niektórzy to czytają jako wejście na polityczną, że tak powiem, ścieżkę w tej wypowiedzi. Niestety nie mogę powiedzieć, że ufam naszym władzom, nie tylko ich uczciwości, ponieważ w moim uczuciu dali wyraz temu, że prawda jest im troszkę odległa, nawet bardzo odległa. Boję się też braku kompetencji. Natomiast znów ten mój strach w różnych momentach, nawet przez ostatnich 5 lat, o to, co się z naszym krajem dzieje, przegrywał cały czas zaufanie do Pana Boga i do tego, przez jakie procesy obiecał, że nas przeprowadzi. Moje nieszczęście i w takiej wypowiedzi jak tej w internecie polega na tym, ja wiem, że to zabrzmi dla niektórych może nieprawdziwie albo jakoś tak, że się tutaj... nie wiem, unikam jakiejś takiej odpowiedzi, ale moje w pewnym sensie nieszczęście polega na tym, że ja o pewnych rzeczach nie mogę powiedzieć publicznie. Nawet o pewnych rzeczach, które Pan Bóg nam pokazał, ponieważ one nie byłyby zrozumiałe. Czyli jeśli to idzie do ogółu, jeśli to jest dostępne w internecie, to ja nie jestem w stanie pewne rzeczy powiedzieć, nie narażając siebie, chociaż i tak się narażam w różnych momentach na różne rzeczy, nie narażając siebie na jeszcze potężniejszy jakiś atak, ale w gronie przyjaciół, że tak powiem, o tych rzeczach rozmawialiśmy. I nie tylko czujemy, ale myślę, że proroczo wiemy, jakie rzeczy się jeszcze muszą wydarzyć z nami, w naszym kraju, zanim zobaczymy to, co Pan Bóg nam obiecał. I w tym sensie może ten proces być w jakichś tam aspektach boleśniejszy nawet niż gdzie indziej. Chociaż nie mam pojęcia na przykład, jak koronawirus w naszej sytuacji się zachowa, na ile nasze władze będą w stanie przez te wszystkie korekty i te obostrzenia zatrzymać jego rozwój, żeby nie wydarzyło się to, co się wydarza w tym momencie w Włoszech, ale równie dobrze się to może wydarzyć. No są takie sygnały, wiesz, jak to jest ze słowami proroczymi, jest też tak, że masz je, ja je mam, ja mogę je pokazać, ale ja nie wiem do końca czasami, my nie wiem czasami do końca, jak pewne rzeczy zinterpretować, dopóki się coś nie wydarzy. W związku z tym ja jestem w tym sensie dalekim aspekcie jakby spokojny na nasz kraj, nie mam żadnych wątpliwości, bo Pan Bóg to do nas mówił wiele razy i to chcę powiedzieć w tym momencie. Jakkolwiek jesteśmy społeczeństwem podzielonym dzisiaj bardzo, to właśnie we Wrocławiu, Adaś, właśnie we Wrocławiu w 90-tych latach, pamiętam chociażby Grahama Cooka, który przyjeżdżał, który myślę, że dokonał ogromnej zmiany w myśleniu Kościoła. To była dla mnie rewolucja słuchając jego. On miał wtedy słowo prorocze na temat tego, że Polska będzie krajem jedności, takie jak żaden inny kraj, ludzie z innych krajów będą przyjeżdżać, będą się temu przyglądać. Dziwiliście, że to we Wrocławiu to mówił?
Berłotany to mój, pamiętam dokładnie, wiesz. I powiem ci, że to słowo cały czas we mnie rezonuje i cały czas jest we mnie jako niezwykła obietnica. Ja wiem, że ktoś w tym momencie może powiedzieć, no to już bardziej fałszywego proroka chyba, o bardziej fałszywego trudno, skoro mamy teraz dokładnie odwrotną sytuację. Jesteśmy podzieleni jak nigdy do tej pory. Powiem tak, każde proroctwo, jeśli jest od Pana Boga, ono w następnej rzeczywistości, do której się odwołuje, będzie zaprzeczeniem tej rzeczywistości. To znaczy, że jeśli Bóg mówi, że będziemy krajem jedności, i ktoś, kto umie odczytywać proroctwa w takim aspekcie, to będzie wiedział, że następna rzeczywistość, z którą się będzie trzeba zmierzyć, to głęboki podział. Ja nie mam wątpliwości co do tego, że Polska będzie krajem jedności, że Polska będzie krajem przebudzenia, że Polska będzie krajem przykładu dla innych. Niektórzy powołują się też i mówią w Polsce nie o Chrystusie narodów. Za daleko niektórzy w tej poetyce proroczej poszli, ale Józefem dla narodów. Absolutnie w to wierzę. W związku z tym, nawet jeśli przeżyjemy jakiś spadek, jakiś potężny kryzys, jakieś załamanie, jakiś nawet dramat, bo naprawdę nie wiadomo, co się wydarzy w tej najbliższej przyszłości, to nie jest nasz koniec, to nie jest nasze przeznaczenie, dlatego że Pan Bóg się objawi. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Ale Pan, jeszcze też mówiliśmy o trudnościach i teraz mi się też kojarzy, że chyba nasz naród w momentach trudności też potrafi się w jakiś zadziwiający sposób również zjednoczyć jednak. Potrafi, absolutnie. To jest nasza umiejętność i wykorzystajmy ją w tym momencie. Amen. Dla dobra nas wszystkich. I bardzo bym też zachęcał nas, ludzi w Kościele, bo to jest taka tendencja, żeby się w takich momentach, kiedy nam jest źle, koncentrowali na sobie. Tak jest. Nie wiem, czy to jest dobra tendencja, raczej bym powiedział, że to jest zła tendencja, bo po pierwsze mamy się koncentrować na Panu Jezusie. Tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Do tego obrazu nas wszystkich, że tak powiem, chcę skierować. Nie patrzmy na siebie, patrzmy na Chrystusa. Amen. A On nam pomoże też spojrzeć na innych ludzi, bo to jest szansa, żeby sobie wzajemnie służyć. To jest szansa, żeby zamiast toczyć jałowe spory, które nie prowadzą do niczego innego, jak tylko do podziałów, żebyśmy właśnie przyjęli to, co powiedział apostoł Paweł. Celem tego, co przykazałem, i to w każdych okolicznościach jest prawda. Paweł mówi, celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. I Paweł dalej mówi, czego niektórzy nie osiągnęli, popadli w próżną gadaninę. A więc skończmy wszelkie spory, które nas dzielą zupełnie niepotrzebnie. Pokażmy w tym momencie jedność, okazujmy sobie miłość, dlatego że to przyciąga Bożą obecność. Jak Bóg przyjdzie do nas, to wtedy ludzie przyjdą do nas, dlatego że ludzie pójdą tam, gdzie jest Boża obecność. Nie tam, gdzie jest reklama, nie tam, gdzie jest człowiek, tam jego promocja, nie tam, gdzie są nasze nawet najlepsze działania, tylko tam, gdzie jest Pan Bóg. Jak Go przyciągnę do siebie, uniżę się przed Nim, ukorzy się mój lud, nazwany moim imieniem. Tak jest. I okazywać sobie w tym momencie miłość. Ja mówię to do siebie, bo też nie chcę zasnąć w tym czasie. Nie chcę sposępnieć, ponieważ takie niebezpieczeństwo jest przed każdym z nas. Musimy się wzajemnie zachęcać dobrym słowem, do uczynków i do miłości, jak mówili do Hebrajczyków. I tego życzę wszystkim. Przebudzenie miłości nadchodzi. Kochany Bogdan, jest to naprawdę piękna puenta, do której doszliśmy. Dziękuję Ci za tą naszą wspólne tutaj spotkanie. Myślę, że wiele ludzi będzie błogosławionych tym, co mówiłeś. Pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam Twoją rodzinę, małżonkę. Pozdrawiam Wrocław. Dzięki za tę inicjatywę. Zostań w pokoju. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego. Pozdrowienia dla Kościoła. Trzymaj się. Dziękuję. Z Bogiem. No, wierzę, że było to błogosławieństwo dla wielu z Was i wielu z nas. Bardzo się cieszę, że mogłem porozmawiać z Bogdanem. To było naprawdę inspirujące. Trudny czas niekoniecznie jest złym czasem. Trudny czas czasem jest bardzo dużym błogosławieństwem. Trudny czas jest też taką nadzieją i okazją dla Kościoła. Bogdan zachęcał nas do tego, żebyśmy weszli do swoich pokojów w pokoju, żebyśmy powierzyli się Bogu, żeby On nas przygotował na to, co nadchodzi. To, co nadchodzi, już nie będzie takie same, jak było przed, ale ufamy, że będzie Boże, że będzie to Jego czas, że to będzie do Niego należało. Dlatego teraz chcemy Ciebie uwielbić, Panie, i oddać Ci chwałę, bo ufamy, że Ty jesteś odpowiedzią na to wszystko, czego potrzebujemy.
będziesz mnie. Jest uciszenie naszej duszy. W Nim jest nasze zwycięstwo i nasz pokój i nasza radość i nasza wolność. I w Nim jest nasze błogosławieństwo. Nawet kiedy przychodzą trudy, Bóg nie chce nas zabrać od trudów. Bóg nas chce uczynić większymi, abyśmy mogli przejść je. Abyśmy mogli być zwycięzcami w naszym osobistym życiu. Ten czas trudu jest czasem nadziei i też czasem wielkich oczekiwań. Bo wierzę, że Bóg chce przyjść do każdego i mieć z Nim osobistą relację. Jeśli oglądasz ten program i jeszcze nie słyszałeś o tym, że możesz mieć z Bogiem relację jak z przyjacielem, że możesz przyjść do Niego i z Nim rozmawiać, i z Nim być, i z Nim żyć, a co najważniejsze, możesz uchwycić zbawienie, które jest w Nim. Bo On powiedział, że nie odrzuci nikogo, kto do Niego przyjdzie. Nikogo, kto Go zaprosi, precz nie odeśle. On jest odpowiedzią na nasze życie. Dlatego chcę Cię bardzo mocno zachęcić do tego, żebyśmy się wspólnie pomodlili. Żebyś powtórzył razem ze mną słowa modlitwy, do której Cię zachęcam w tej chwili. Powtórz za mną. Śmiało i zdecydowanie. Bądź w tym odważny. Powiedz tak. Ojcze niebieski, przychodzę do Ciebie w imieniu Jezusa i chcę Ci powiedzieć, że bardzo Ciebie potrzebuję. Otwieram Ci moje serce. Otwieram Ci drzwi dzisiaj mojego życia. Po prostu wejdź. Zapraszam Ciebie. Prowadź mnie w swojej mocy, w swojej chwale, w swojej sile i bądź moim pokojem, moim Panem i moim Zbawicielem w imieniu Jezusa. Amen. Jeśli pomodliłeś się tymi słowami, to Bóg przyszedł do Twojego życia i dał Ci zwycięstwo, dał Ci pokój. I chcę Ci powiedzieć, że jesteś teraz po właściwej stronie światła. Jesteś razem z Nim. Jutro o godzinie 19:30 będziemy mieli kolejny przekaz. Zapraszam Ciebie. Wierzę, że i również On będzie dla Ciebie błogosławieństwem. Pozostań w pokoju. Pozostań ze śpiewem uwielbienia, które w tej chwili do Ciebie wysyłamy. Do zobaczenia. Podniesiesz mnie.